3 miliony, a w Polsce kilkaset tysięcy nieżyjących Żydów warszawskich. W tej sytuacji pozwólcie Państwo parę słów z pomocą przyszła mi tutaj Wisława Szymborska. Ona pisała o wielkich. Wyobraźnia źle sobie radzi z wielkimi liczbami. Ciągle ją jeszcze wzrusza poszczególność. Fruwa w ciemnościach jak światło latarki wyjawia tylko pierwsze z brzegu twarze. Tymczasem reszta w prześlepienie idzie, w niepomyślenie, w nieodżałowanie. I dlatego właśnie, powiada Wisława Szymborska, sny moje, nawet one nie są jak należałoby ludne. Więcej w nich samotności niż tłumów i wrzawy. Lifnei 68 shanim, ב-27 בינואר 1945, שחרר הצבא האדום את מחנה השמדה אושוויץ בירקנאו. האסירים שניצלו חוו את הזוועות המחרידות ביותר שידעה האנושות מאז ומעולם. כמדי שנה אנו נפגשים ביום הזה כאן בכיכר גיבורי הגטו. המקום הזה מסמל את גבורתם הנואשת של אחרוני תושבי הגטו, ובכך מדגיש את השמדתם האכזרית של 6 מיליוני יהודים בידי הנאצים. אנחנו כאן כדי לזכור אותם. ביום זה אנו זוכרים לא רק את הקורבנות, אלא גם את אותם אנשים מופלאים ואצילי נפש, חסידי אומות העולם, שלמרות הסכנה שריחפה על משפחותיהם, לא היססו לסייע לנרדפים. הודות לנכונותם להקרבה עצמית ולמחויבותם, שרדו אלפי יהודים. שליש מאותם חסידי אומות עולם, למעלה מ-6,000 איש, הם בניהם ובנותיהם של הארץ הזו. בימים הנוראים ההם, לא זו בלבד שהצילו חיי אדם, אלא הצילו גם את כבוד האדם. כידוע, החליטה העצרת הכללית של האומות המאוחדות לפני שנים אחדות להכריז על מועד שחרור מחנה אושוויץ בירקנאו כיום הזיכרון הבינלאומי לשואה, שיצוין בכל רחבי העולם. למרות שיום זה מצוין בכבוד במרבית המקומות, יש עדיין מקומות בהם מטילים ספק בהתרחשותה של השואה, ואף קוראים בריש גלי להשמדתה של מדינת ישראל. אסור לשכוח, אפילו לא לרגע, את הלקח החד הניבע מהשואה. עלינו לעשות כל שביכולתנו למנוע הישנותה של הטרגדיה. עלינו להיאבק עד חורמה בתופעות הגזענות, האנטישמיות, שנאת הזר ושנאת האחר, העלולות לגרום לרצח עם נוסף. אנו מאמינים שציון זכרם והזכרתם של קורבנות השואה הם שיעור חשוב להשגת המטרה הזו. קורסנק ז'דובסקיך, רודזינקי זמיגדלמי, Kołysankę tę śpiewały żydowskie matki swoim dzieciom. Ja śpiewałam mojemu synkowi. U kołyski twojej złota kostka stoi. Sprzedawała dzień cały i rodzynki, i migdały, i fig dużo i rodzynków, żebyś usnął już, mój synku. Po tym strasznym holokauście Jakub Zonszajn napisał tekst. Gdzież są rodzynki i migdały, które nam matki obiecały? Gdzie się zapodziała kuska biała? Straszna dziewka z końskim ogonem rodzynki i migdały zżarła. Usycha kuska biedaczka, bo się jej pamięć ma zaparła. Światło pamięci przywraca życie. Od nas dzisiaj zależy, by to światło nie zgasło. שמע מקים קראתיך אדוני. אדוני שמעה בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. אם עוונות תשמור יה, אדוני, מי יעמוד? כי עמך הסליחה למען תברא. קיוויתי אדוני, קיוותה נפשי, ולדברו אוכלתי. נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, כי אם אדוני החסד והרבה מופדות, והוא יבדה את ישראל מכל עוונותיו. אל מלא רחמים שוכן במרומים, המצא מניחה נכונה על כנפי השכינה,
במעלות קדושים וטהורים כזוהר הרקיע מזהירים את נשמות הקדושים והטהורים שהומתו ושנהרגו ושנשחטו ושנשרפו ושנטבעו ושנחנקו על קידוש השם בעבור שכל הקהל מתפלל עבור הזכרת נשמתם. לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים ויצרור בצרור החיים את נשמותיהם. אדוני הוא נחלתם וינוחו בשלום על משכבותיהם ונאמר אמן. Modlitwa intencji narodu żydowskiego, którą odmówił Jan Paweł II podczas wizyty na Umschlagplatz 11 czerwca 1999 roku w miejscu służącym podczas II wojny światowej jako tak zwany plac przeładunkowy, skąd Niemcy wywieźli do obozu zagłady w Treblince około 320 tysięcy Żydów. Boże Abrahama, Boże proroków, Boże Jezusa Chrystusa, w Tobie zawarte jest wszystko, do Ciebie zmierza wszystko. Ty jesteś kresem wszystkiego. Wysłuchaj naszych modlitw, jakie zanosimy za naród żydowski, który ze względu na swoich przodków jest Tobie nadal bardzo drogi. Wzbudzaj w nim nieustannie coraz żywsze pragnienie zgłębiania Twojej prawdy i Twojej miłości. Wspomagaj go, by zabiegając o pokój i sprawiedliwość, mógł objawiać światu moc Twego błogosławieństwa. Wspieraj go, aby doznawał szacunku i miłości ze strony tych, którzy jeszcze nie rozumieją wielkości doznanych przez niego cierpień oraz tych, którzy solidarnie w poczuciu wzajemnej troski wspólnie odczuwają ból zadanych mu ran. Pamiętaj o nowych pokoleniach, o młodzieży i dzieciach, aby niezmiennie wierne Tobie trwały w tym, co stanowi szczególną tajemnicę ich powołania. Jednorodzonego Twego Syna i Boga, Pana naszego Jezusa Chrystusa, wejrzyj na sługi Twoje, wszystkie ofiary zagłady, które poniosły śmierć męczeńską w gettach i obozach koncentracyjnych. Zalicz ich do Twej wybranej owczarni, albowiem Ty jesteś zmartwychwstaniem i życiem, Chryste Boże nasz. I Tobie chwałę oddajemy z Ojcem Twoim, nie mającym początku i z najświętszym i dobrym i życiodajnym Twoim duchem, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W księdze trenów Jeremiasza w trzecim rozdziale czytamy: stałem się pośmiewiskiem dla całego mojego ludu, ich pieśnią szyderczą na co dzień. Pan nasycił mnie goryczą, napoił piołunem. Starł na krzemieniu moje zęby, wdeptał mnie w popiół. Mojej duszy odebrał spokój tak, że zapomniałem, co to jest szczęście. I myślałem, przepadła moja siła żywotna i moja nadzieja w Panu. Ale wspominanie własnej niedoli i udręki to piołun i trucizna. Dusza moja bezustannie to wspomina i trapi się we mnie. To biorę sobie do serca i w tym moja nadzieja. Niewyczerpane są objawy łaski Pana. Miłosierdzie Jego nie ustaje. Każdego poranku objawia się na nowo. Wielka jest wierność Twoja. Pan jest moim działem, mówi dusza moja. Dlatego w Nim mam nadzieję. Którzy Cię miłują, pokój niech panuje w murach Twoich, a spokój w Twoich pałacach.
Ze względu na braci moich i przyjaciół będę Cię życzył pokoju. Ze względu na Pana, Boga naszego, będę szukał dobra Twego. Boże Abrahama, Izaaka, Jakuba, Boże Izraela, dzisiaj zwracam się do Ciebie o pokój dla Izraela. Ja proszę, zatrzymaj wrogów, zatrzymaj medialną nagonkę na Izrael. Niech w Europie będzie mówiona prawda na ten temat, co się tam dzieje. Otwórz nasze oczy i daj nam moc, aby przeciwstawiać się kłamstwom wroga. Proszę Ciebie w imieniu Jeszua Gamasija. Amen. Sława Komorowskiego złożył doradca prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pan Henryk Kubiec. W imieniu marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej pani Ewy Kopacz-Wieniec składa pan poseł Michał Szczerba. W imieniu marszałka Senatu RP pana Bogdana Borusewicza-Wieniec składa pani senator Barbara Borys-Dawięcka. W imieniu ministra obrony narodowej wieniec składają pułkownik Krzysztof Sen oraz podpułkownik Ryszard Majczuk. Podpułkownikiem składany jest wieniec w imieniu wojewody mazowieckiego pana Jacka Kosowskiego. Składany jest wieniec w imieniu kuratora mazowieckiego, kuratora oświaty, delegacji przewodniczy starszy wizytator pani Krystyna Kowalczyk. W imieniu prezydenta Stowarzyszenia Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Pan Włodzimierz Kaszyński. Wieniec składa Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II wojnie światowej.